Od ostatniego odcinka wiele się wydarzyło. Przede wszystkim zagraliśmy długo wyczekiwany koncert. Przyszło na niego ponad 200 osób, a z tego koncertu także trafiło 75 osób tutaj na mój profil. Więc jeśli do tej pory nie widzieliście żadnego z naszych codziennych vlogów, no to witam w pierwszym odcinku. Mam trochę nowych pomysłów na codziennego vloga. Przede wszystkim będzie dużo więcej wywiadów. Chciałbym poznać całe środowisko osób, które mają coś wspólnego z płytami winylowymi. Teraz wydaliśmy się na winylu. Jest to dla mnie zupełnie nowe uniwersum. Chciałbym poznać osoby, które prowadzą sklepy winylowe, które są kolekcjonerami, które są audiofilami, może konstruktorami gramofonów. Cała ta sfera jest dla mnie zupełnie nieznana w tej chwili, więc z wielką ekscytacją poznaję nowe rejony. Tak jak mówię, planuję teraz wywiady, więc dla odmiany, bo 80 poprzednich vlogów to raczej nakręciłem na zewnątrz, obojętnie czy była zima, trzaskające mrozy, czy padał deszcz i było mokro. Teraz będę wchodził do sklepów z winylami, gdzie będzie ciemno, więc potrzebuję lampkę. Żaden z tych listów nie jest na tyle duży, żeby mieścił w sobie lampkę, o której wspomniałem. A dodatkowo będę oglądał największe białe kruki wydawnictw winylowych, więc potrzebuję rękawiczek do... Więc w jednym pewnie są rękawiczki, a w drugim zaraz się okaże. Herbata. Ślicznie pachnie. Teraz mogę zostać kustoszem w muzeum. A jeśli chodzi o koncert jeszcze, to znalazłem tą czapkę. Dawałem ogłoszenie i mówiłem wszystkim, że czapka została znaleziona, ale nie znalazł się właściciel. Więc jeśli oglądasz to, to ja chciałbym ci zwrócić tą czapkę, to się do mnie zgłoś, proszę.